jestem Ela, jestem jak wiatr. Mam na imię Ela, mam 17 lat, w tym roku 18. Mieszkam w domu dziecka. Szymon jako krajek. Bartek jako ogrodę. Ej, to ma kurczę, bo ja się do góry. Dobra. Chodźmy na górę, chodź. Pochodzę z Krzeczowa. Mieszkałam tam z ciocią i wujkiem, dopóki nie przyszłam tutaj. Wujek miał gospodarkę, konie, króliki, kury. Jak tylko miałam możliwość, opiekowałam się zwierzętami. Śpiewaj. Nie zaśpiewasz. Wstydzisz się trochę, tak? Mój tata miał wypadek motorowy. No, wylądował w szpitalu i stamtąd już nie wyszedł. Chodzę do szkoły, do ekonomika i mam od poniedziałku i wtorki szkołę, a w środę i czwartki, piątki praktyki. Praktyki mam w Kuciu, jest to restauracja w Bochni. Duży czas spędzam na praktykach. Jestem tak jakby osobą do pomocy. Dbam, aby był porządek, nakładam surówki, no i głównie tego typu zajęcia. Zdarza się, że czasami dostaję poważniejsze zadania do wykonywania. Raczej lubię chodzić na praktyki. Wydaje mi się, że przyda mi się to w przyszłości. Zmarła w 2013 roku. W ogóle jej nie poznałam. Grób znajduje się w Kobylu. Jest to niedaleko Bochni. Musimy pamiętać o bliskich, którzy od nas odeszli. Pasujecie Ela? Jak to jest Ela dla idealnej 18-latki? Czasami jestem wesoła, czasami jestem smutna. Tak jak w pogodzie. Raz jest brzydka, raz jest ładna.
A baba się nie śmieje. O, może z takim chodzić! Pięknie! Co ci się nie podoba, pani Aniu? No właśnie widzę. Widzicie, na Anna 18 latka. 4,18. Najważniejsze jest, żeby się nie załamywać i iść do przodu. Jak mam wolny czas i lubię zrobić coś pożytecznego, na przykład pierwienie po krótku i pomaganie na migrazie. Jestem Ela i pozdrawiam wszystkich na tym świecie. Wuj miał gospodarkę, miał kury, krowy, konia, kury. Były i króliki jeszcze. Aha.